Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie. Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych zebrała się w dniu wczorajszym na swoim posiedzeniu i przeprowadziła projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w artykule 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, cały projekt ustawy procedowany był na zasadzie bardzo zgodnego konsensusu między wszystkimi klubami parlamentarnymi, za co bardzo serdecznie dziękuję. Podczas prac komisji komisja zgodziła się na przyjęcie poprawek legislacyjnych, które były przygotowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu jako oczywistych i koniecznych poprawek i wszystkie one zostały zaakceptowane. Oraz przyjęto 3 poprawki merytoryczne, również na zasadzie konsensusu przez całą komisję. Poprawki dotyczyły statusu bezrobotnego oraz członków rodziny bezrobotnego i sytuacji bezrobotnego w sytuacji pobierania zasiłku oraz w artykule 52 usługi rynku pracy i instrumentów rynku pracy, jak również poprawka 3 stanowiła o tym, że rozstrzygała o tym, że to marszałek województwa jest organem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ustępie 1. Te poprawki zostały przyjęte. Ustawa jest konieczna ze względu na sytuację, w której się znajdujemy. I również komisja z dużym zrozumieniem podeszła do konieczności przyjęcia tego dokumentu. W głosowaniu nad przyjęciem ustawy nie było głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych, także in gremio komisja przyjęła projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo.